Witajcie na dzisiejszej lekcji. Dzisiaj przedstawimy sobie różnego rodzaju zaimki, czyli coś związanego z osobami w języku angielskim. Wypisałem wam cztery najważniejsze kolumny. Można by tu dołożyć jeszcze jedną kolumnę, zaimki zwrotne, tam gdzie jest to myself, yourself i tak dalej, ale stwierdziłem, że to zrobię wam w innym filmiku, żeby tutaj nie przedłużać, tam to nie jest specjalnie powiązane z tym. Także link do tego nowego filmiku, jak zrobię to, powiedzmy, że wrzucimy na koniec tego filmiku. I teraz mamy zaimki osobowe, podmiotowe. Osoba, czyli po prostu mamy osobę, podmiotowe, czyli w miejscu podmiotu. A gdzie jest w języku angielskim podmiot? Gdzie jest w ogóle podmiot w języku polskim? Na pierwszym miejscu. Ja kupiłem dom. Czyli ja. Czyli to są te główne zaimki, które dzieci już chyba w przedszkolu znają. Czyli ja, I, you, ty, he, she, it, on, ono, bo to może być jakieś zwierzę, lub to, na przykład to jest, it is. We, czyli my, you, wy, czyli uwaga, wy jest tak samo jak ty, i oni, they. I teraz, także to jest banalne, tu nawet nie ma co tłumaczyć. Tu jest grubsza sprawa. Zaimek też osobowy, ale dopełnieniowy. Czyli teraz sobie trzeba przypomnieć, co to jest dopełnienie. Przed chwilą przypomnieliśmy sobie, co to jest podmiot. No to jest ta osoba na pierwszym miejscu w zdaniu. A co to jest dopełnienie? Bo to już nie bardzo pamiętamy pewnie ze szkoły. Dopełnienie dopełnia czasownik. I tu wam wypisałem trzy. Długo myślałem, jakie zdanie wymyślić, żeby to wszystko pokazać. Ja myślę, że te trzy zdania doskonale to pokazują. Uwaga, on zobaczył i przykładowo nie daje czego. To każdy powie, czy tam kogo. Każdy, jakbym powiedział, on zobaczył, ale kogo? No brakuje dopełnienia. Muszę dopełnić czasownik. On zobaczył książkę, to może być rzecz. Może być imię, czyli osoba, on zobaczył Tomka, albo właśnie zaimek. Zamiast Tomka on zobaczył go, albo on zobaczył mnie. I to jest dopełnienie. To jest podmiot, on. On zobaczył mnie. Czyli tu będę to tłumaczył jako mi, jako mnie. Ale zobaczcie, że tu już jest inaczej, a to po angielsku też, znaczy w każdym języku to też jest dopełnienie. He told me, że coś tam, coś tam, coś tam. On powiedział mi. Tutaj jest on zobaczył mnie, a tu on zobaczył, on powiedział mi. Czyli mnie, mi. Stąd wam wypisałem, że może mi może znaczyć mnie, zobaczył mnie, ale powiedział mi. I jeszcze jedno zdanie. He went with me. On poszedł z, i co to powiemy, ze mną. Stąd dopisałem trzecie możliwe znaczenie, mną. Także zobacz, język polski oczywiście znowu kosmos, po angielsku jedno mi, a u nas mnie, mi, mną i tak dalej. A te wszystkie trzy wersje to są właśnie po prostu dopełnienia. A po angielsku mi, jedno dla wszystkich. Teraz wyobrażamy sobie, że podkładamy zamiast mi, you. Czyli he saw kogo? Ciebie. Ale powiedział you, powiedział tobie, a poszedł z tobą. Czyli tu wypisałem ciebie, tobie, tobą. I tak dalej, można się bawić z wszystkimi osobami. Czyli od him mamy go, zobaczył go, ale powiedział mu, a tu będzie him. Po angielsku him, tak? Poszedł z nim, a pytał na przykład o niego, about him. Także u nas już mamy cztery wersje. To wszystko jedno him. Teraz ona. Zobaczył ją, he, powiedział jej, a poszedł z nią. Czyli mamy ją, jej, nią. Przeróżne wersje po polsku. It. Na przykład jakiegoś psa. A he saw it. Zobaczył go, na przykład psa. He told it. Mu gadał z psem i powiedział mu, my powiemy. To też może znaczyć to, na przykład he bought it. He bought it, kupił, no to powiemy to. Us, czyli coś od my. I co powiemy? He saw us, zobaczył nas. He told us, powiedział nam. A poszedł z us, poszedł z nami. You, czyli od wy. I tu mamy też odpowiednio was, wam, wami i tak dalej. I ich, od oni, mamy zobaczył ich, them, powiedział im, them, i poszedł with them, ale my powiemy poszedł z nimi. Czyli tak oto mamy przeróżne wersje po polsku na zaimek osobowy dopełnieniowy.
Teraz te dwie kolumny są pokrewne. Tu mamy zaimek dzierżawczy bez rzeczownika. Ta kolumna tak naprawdę się nazywa przymiotnik dzierżawczy, ale dla ułatwienia ja to też nazwę zaimek dzierżawczy, ok? Czyli tu mamy zaimek dzierżawczy z rzeczownikiem, a tu mamy zaimek dzierżawczy bez rzeczownika. A po polsku to samo. Mój, mój. Czyli czym się różni mój, my od mine, który też znaczy mój? Teraz uwaga. Czyli po w tej kolumnie mamy z rzeczownikiem. Po tym zaimku musi być rzeczownik. Na przykład my house. This is my house. Czyli z rzeczownikiem my plus house. Natomiast tutaj rzeczownika nie może być. Na przykład this house is mine. Ten dom jest mój i kropka. Nie ma tu rzeczownika po mój. Tu jest mój dom. Czyli tak naprawdę te zdania znaczą dokładnie to samo, ale z uwagi na taki szyk zdania, tutaj mamy my, a tutaj mamy mine. Raz inny przykład. I love my daughter. Ja kocham moją córkę. Jest córka, czyli jest rzeczownik, czyli daje my, czyli ta kolumna. Czyli twoja córka i jego córka to jest ta kolumna. A takie zdanie Tom's daughter, czyli córka Tomka, tu mamy dopełniacz saksońskiego dopełniacza, mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. Czyli córka Tomka is taller than mine. Córka Tomka jest wyższa od mojej. Po polsku też nie powiem od mojej córki, po prostu skończę od mojej. Ale że nie ma rzeczownika, to znowu kończę mine, a nie my. Uwaga, ten zaimek dzierżawczy bez rzeczownika nie jest tak, że tu i tu, że jest na końcu, że musi być na końcu. Tu dałem wam specjalnie przykład, że jest na początku. Mine is taller, moja jest wyższa. Bo na przykład rozmawiamy o córkach. O, jego córka jest wyższa. Nie, moja jest wyższa. Nie będę mówił córka, no bo z kontekstu wiadomo, że córka. No i dlatego, że nie ma rzeczownika, to właśnie daje mine, a nie my. Oczywiście mógłbym tu na siłę powiedzieć moja córka jest wyższa, ale wtedy powiem my daughter, czyli będzie to. My daughter is taller. No i mamy te dwie kolumny. My, twój, your, his, he, jej, it's, jego, na przykład psa, our, nasz, your, wasz, bo to od wy, i od oni, ich, their dog, ich, pies. Natomiast jakby było że bez rzeczownika, to byłoby theirs. Czyli mamy mine, yours, his, to akurat tak samo, his, a generalnie dodajemy s-y. He, has, tu się uważa, że nie ma zaimka, ours, nasz, yours i theirs. No tyle mniej więcej o zaimkach. Zauważcie też, że tu jest jej i tu jest jej. Po polsku tak samo, po angielsku akurat też. He i he, ale to są tak naprawdę zupełnie inne zaimki. Czyli powiedział jej, a tutaj będzie jej pies. I tu jest akurat tak samo, ale na innych osobach już jest inaczej, bo jego jest his, a tutaj nie ma w ogóle wersji jego, tylko na przykład go i mamy him. Zobaczył go. I jeszcze tu mamy tak samo ich i ich. Ich, ich. Po polsku tak samo, ale to są zupełnie inne zaimki, bo na przykład widział ich, tak? Widział ich, czyli them, a tu jest jako posiadanie, dzierżawczy. Ich dom, ich pies, their dog.